Planując podróż, często sprawdzamy prognozę pogody, a dokładniej temperaturę. Porównywanie temperatur to nic innego jak porównywanie liczb całkowitych. Zaraz Cię tego nauczę. W tej lekcji nauczę Cię porównywania liczb całkowitych. Termometr po lewej stronie wskazuje 10 stopni w skali Celsjusza. Termometr po prawej stronie wskazuje minus 3 stopnie w skali Celsjusza. Która temperatura jest wyższa? 10 stopni Celsjusza czy minus 3 stopnie Celsjusza? Zwróć uwagę, że tutaj mamy liczbę dodatnią, a tutaj liczbę ujemną. Każda liczba dodatnia jest większa niż liczba ujemna. 10 stopni Celsjusza to zatem więcej niż minus 3 stopnie Celsjusza. Spójrz raz jeszcze na oba termometry. Jakie temperatury wskazują? Termometr po lewej stronie wskazuje 0 stopni Celsjusza, a termometr po prawej stronie w dalszym ciągu minus 3 stopnie Celsjusza. Która temperatura zatem jest wyższa 0 stopnie czy minus 3 stopnie? Zauważ, że tutaj mamy liczbę ujemną. Tutaj mamy 0. Wiesz już, że 0 nie jest ani dodatnie, ani ujemne. Słupek rtęci sięga wyżej na termometrze po lewej stronie. Oznacza to, że 0 stopni Celsjusza to więcej niż minus 3 stopnie Celsjusza. Zapisujemy zatem taki znak. Skoro 0 nie jest ani dodatnie, ani ujemne, to jest większe od każdej liczby ujemnej. Nawet gdybyśmy mieli tutaj minus 1, to 0 byłoby wciąż większe niż minus 1. Spójrz raz jeszcze na oba termometry. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, jakie temperatury wskazują. Termometr po lewej stronie wskazuje minus 6 stopni Celsjusza. Termometr po prawej stronie wskazuje minus 3 stopnie Celsjusza. Spróbuj teraz samodzielnie powiedzieć, która temperatura jest wyższa. Porównując temperatury na termometrach rtęciowych, sprawdzamy, gdzie słupek rtęci sięga wyżej. Widzimy, że na termometrze po prawej stronie. Co to oznacza? Oznacza to, że minus 3 stopnie Celsjusza to więcej niż minus 6 stopni Celsjusza. Co za tym idzie? Liczba minus 3 jest większa niż liczba minus 6. Mamy tutaj dwie liczby ujemne. Kolejny raz spójrz na termometry i odczytaj z nich temperatury, które wskazują. Na termometrze po lewej mamy minus 6 stopni Celsjusza, a na termometrze po prawej mamy minus 12 stopni Celsjusza. Spróbuj teraz samodzielnie powiedzieć, która liczba jest mniejsza. Minus 12 czy minus 6? Patrząc na termometry, widzimy, że minus 12 stopni Celsjusza to mniej niż minus 6 stopni Celsjusza. Skoro ta temperatura jest wyższa niż ta temperatura, to minus 6 to więcej niż minus 12. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie odczytać, jakie temperatury wskazują oba termometry. Następnie powiedz, która temperatura jest niższa. Termometr po lewej stronie wskazuje minus 13 stopni Celsjusza. Termometr po prawej wskazuje minus 12 stopni Celsjusza. Jest jeszcze nieco inna metoda porównywania dwóch liczb ujemnych. Zastanów się, która z tych dwóch liczb jest dalej od zera. Od zera do liczby minus 13 trzeba będzie zejść 13 poziomów w dół. Od zera do minus 12 będzie trzeba zejść 12 poziomów w dół. Wiesz już, że im dalej od zera są liczby ujemne, tym są one mniejsze. Oznacza to, że minus 12 to więcej niż minus 13. Na koniec jeszcze taki przykład. Tutaj termometr wskazuje minus 12 stopni Celsjusza i tutaj termometr wskazuje minus 12 stopni Celsjusza. Która liczba jest większa? Minus 12 czy minus 12? No żadna. Obie są takie same. Zapisujemy zatem symbol równości. Obie temperatury są identyczne. Liczba wskazująca wyższą temperaturę jest większa. Liczba ujemna jest zawsze mniejsza od dodatniej. Liczba 0 jest większa od każdej liczby ujemnej. Z dwóch liczb ujemnych ta jest większa, która jest bliżej zera. Z tego działu dowiesz się kilku podstawowych rzeczy na temat liczb całkowitych. Jeśli lubisz nasze lekcje, to polub nasz profil na Facebooku.